Na początku listopada został wydany znany doskonale wszystkim użytkownikom SQL Server SQL Server Management Studio w nowej wersji 21, obecnie zapoznawczej, preview. Co to oznacza, że w finalnej wersji GA mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany: zarówno dodane nowe funkcjonalności, jak i zmodyfikowane lub usunięte któreś z tych już zaprezentowanych. W tym filmie przedstawię instalację i kilka ciekawych możliwości, takich jak długo wyczekiwany ciemny schemat kolorystyczny, ulepszony interfejs, również w zakresie pracy z Azure SQL Database, czy integracja z Git. Praca nad kodem w nowym Management Studio ma być również wspierana przez Copilot, ale w tym momencie to rozszerzenie te możliwości są dostępne jedynie w ramach Private Preview, prywatnego, prywatnej wersji zapoznawczej. Zaczynajmy więc. Link do strony pobierania oczywiście jest dostępny w opisie tego filmu. Przechodzimy bezpośrednio do linku pozwalającego pobrać instalator. Ten instalator oparty jest na samej Management Studio. Jest po raz pierwszy w wersji 64-bitowej i oparty jest na nowszej wersji Visual Studio. Interfejs instalatora. Ulepszony, unowocześniony interfejs jest spójny z tym, co otrzymujemy podczas instalacji Visual Studio. Właśnie z nowości można tutaj wskazać kilka dodanych języków, między innymi wersję polską. A Osobiście pozostanę na pewno przy wersji, przy wersji angielskiej. Przechodzę do instalacji. W trakcie instalacji dopowiem jedynie, że w tym momencie część funkcjonalności jest niedostępna, takich jak możliwość łączenia się z usługami analitycznymi, Analysis Services czy też Integration Services. Nie są dostępne też plany konserwacji, tak zwane maintenance plany. Są za to cały czas dostępne diagramy bazy danych. To ta funkcjonalność, którą Microsoft w jednej z poprzednich wersji SSMS planował usunąć z produktu ale ostatecznie z tych planów się wycofał w wersji 21 pozostałe diagramy, diagramy BAS. Po zakończeniu instalacji jesteśmy zachęcani do uruchomienia ponownie systemu. Ja pominę ten krok w tym momencie i przejdę bezpośrednio do uruchomienia nowego Management Studio. I już ten początek wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z nową wersją aplikacji. Zresztą jeżeli wyszukamy na liście zainstalowanych programów Management Studio, to zwrócimy uwagę na wyraźnie nową, nową ikonę. Tutaj po lewej stronie widzimy starą wersję 2019 jeszcze. Nowością jest możliwość zalogowania się podczas startu korzystając z konta Microsoft. Albo konta na GitHubie. Ja w tym momencie pominę ten krok, wrócę do niego później. Tradycyjne pytanie, czy zaimportować ustawienia, a także listę ostatnio wybieranych połączeń serwerów bazdonowych, czy zaimportować je z poprzedniej wersji? Pominę ten krok i otrzymujemy czysty interfejs Management Studio, właściwie nawet nie posiadający wyświetlonego object explorer'a. Znajdziemy go tam, gdzie wcześniej w menu view object explorer możemy połączyć się z lokalną instancją management studio. W moim przypadku muszę jeszcze zmienić szyfrowanie połączenia na opcjonalne. I po chwili zobaczę listę baz danych. Gdzie te nowości? Pierwszą z nich, którą pokażę, jest rozszerzone okno z ustawieniami bazy danych. Pojawiła się nowa karta Configurations, i tutaj znajdziemy wszystkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie bazy danych, tak zwane Database Scoped Configurations. Pokażę, jak to wyglądało wcześniej. We wcześniejszej wersji Management Studio, jeśli wyświetliliśmy sobie właściwości bazy danych, to tutaj na karcie Options znajdujemy kilka ustawień, Związanych z możliwością użycia poprzedniej wersji Cardinality Estimatora, możliwością sterowania maksymalnym stopniem zrównoleglenia i tak dalej. W nowszej wersji 2021, a tutaj uda mi się prawdopodobnie wyświetlić jedno okno obok drugiego, w części options nie znajdziemy już tych ustawień, czyli pod częścią kursor następuje bezpośrednio Firestream, ta część stąd wyleciała, za to. Pełna lista ustawień jest dostępna w tym miejscu. Przejdźmy więc do wykonania jakiegoś pierwszego zapytania w Nowym Management Studio. Nowa karta skryptu, oczywiście wszystkie skróty klawiaturowe nie działają jak wcześniej. Przechodzę do bazy danych. Jak widać, mechanizm IntelliSense działa bardzo podobnie, choć można zauważyć inny sposób wyświetlania tekstu, lepsze wygładzanie. Czcionek. Karta wyników wygląda podobnie jak wcześniej, ale tutaj nastąpiła pewna zmiana. Otóż to żółte tło, na którym przyzwyczailiśmy się widzieć wyróżnione w ten sposób wartości nieokreślone, możemy zmodyfikować. Nie wiem, komu osobiście nie wiem, komu przeszkadzało to żółte tło i chciał to zmienić, ale być może. Pojawiały się takie głosy, bo teraz w części Tools, Options, jeśli przejdziemy do Font and Colors, mają możliwość wybrania Grid Result i tutaj Null Value Cell. Mogę wybrać poza domyślnym, na przykład czerwony sposób wyróżniania wartości nieokreślonych. O, właśnie w ten sposób. Tak więc tą część możemy dostosować, jeśli gdzieś. Słyszeliście, że wartości nieokreślone są w Management Studio zawsze wyróżniane żółtym kolorem. To ta informacja już nie jest aktualna. Pozostając przy kolorach, chyba jedną z najgłośniejszych nowych możliwości Management Studio jest włączenie ciemnego tła kolorystycznego, ciemnego tematu. I tu znowu przechodząc do ustawień w menu Tools. Wracając do części general, to tu znajdziemy wybór tematu kolorystycznego, i o ile we wcześniejszych wersjach mogliśmy znaleźć w internecie poradę, jak wymusić ten ciemny temat, ciemny odcień, pozostawały w interfejsie pewne elementy, które jednak wyglądały klasycznie. Moim zdaniem takie Management Studio wyglądało strokato, i generalnie, jeśli chodzi o Management Studio, to tak przyzwyczaję się do tej wersji kolorystycznej, że prawdopodobnie osobiście w niej pozostanę, ale dla tych, którzy przyzwyczaili się korzystając z innych narzędzi właśnie do tego trybu, istnieje możliwość przełączenia o właśnie do takiej postaci tego programu. Jak widać, są tutaj jeszcze pewne elementy, które rzucają się w oczy i kontrastują mocno. Być może w kolejnych wersjach preview przed wydaniem wersji finalnej to również zostanie poprawione. Na pewno dobrze wygląda kod, karta skryptu. I tutaj, zarówno w przypadku zaznaczania, jak i wyróżniania pewnych elementów tej składni, ten ciemny temat kolorystyczny dobrze współgra z kodem. Być może zauważyliście po prawej stronie tą to czarną belkę, takie okno przesuwne. Jak sens tego okna, jeśli jeszcze się nie domyślacie, będzie. Widoczny po otwarciu jakiegoś dłuższego skryptu. Otóż możemy tu, jako takim pilotem, przesuwać, przesuwać się w ramach tego kodu, nawigować i łatwo przewijać się w określone miejsce, wyszukiwać fragment, który akurat chcemy zmodyfikować. Dodatkowo, jak widać, jest tu coś w rodzaju takiej lupy, a więc jeszcze bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie odnaleźć ten fragment kodu, o który nam chodzi. To na pewno przyda się przy pracy z większymi skryptami. Dodatkowo, jeśli chodzi o pracę, nie tyle z dłuższymi skryptami, ale wieloma skryptami jednocześnie, został zmodyfikowany sposób wyświetlania poszczególnych kart. W poprzednich wersjach Management Studio mogliśmy, mogliśmy jedynie wyświetlić wiele kart, co oznaczało, że one, te, te, te karty, zakładki były widoczne w poziomie, aż do wyczerpania miejsca w poziomie, w tym interfejsie. Obecnie te karty będą zawijane w pionie, a więc możemy właściwie połowę tego interfejsu. Przeznaczyć na zakładki, którymi będziemy nawigować pomiędzy poszczególnymi skryptami, a dopiero ta poniższa część to będzie skrypt. Nie mam przygotowanych aż tyle skryptów, które chciałbym tutaj otworzyć, żeby to zaprezentować, więc musicie mi w tym zakresie uwierzyć na słowo. Można powiedzieć, że nie są to rewolucyjne zmiany, to są pewne dodatki, które nie tylko polepszą Komfort i sposób pracy z Management Studio, ale są od przede wszystkim odpowiedzią na wiele potrzeb, które zgłaszali użytkownicy wcześniejszych wersji Management Studio. Taką bardziej istotną zmianą, istotną nowością jest integracja z Gitem. Możliwość klonowania repozytorium, pracy bezpośrednio na repozytoriach, zatwierdzania zmian. Tym nowością poświęcę odrębny film. Poprawie uległy wrażenia pracy z Azure SQL Database. We wcześniejszych wersjach, jestem już tutaj zalogowany do jednej z baz, czy też do serweru logicznego z dwoma bazami Azure SQL. Jeśli wybraliśmy w tym interfejsie graficznym w ramach Object Explorera okno do tworzenia nowego użytkownika, new user, to otrzymywaliśmy wygenerowany skrypt, który, który niejako miał nam pomóc. W napisaniu skryptu do utworzenia tego użytkownika. Podobnie jeżeli chcieliśmy zmodyfikować, czy też skasować tego użytkownika, do tego również mogliśmy użyć generatora skryptu. W nowej wersji Management Studio uległo to poprawie. Połączę się z tą samą bazą, do której jestem zalogowany w wersji, u mnie jeszcze w wersji 19, skopiuję adres serwera, wkleję go w części ServerName. Użyję uwierzytelniania poprzez MFA. I po połączeniu przejdę do tej samej bazy danych, wybiorę listę użytkowników, a teraz utworzę nowego użytkownika. Tym razem pojawia się okno dialogowe. Wybiorę SQL User With Password, nazwę użytkownika, odpowiednio złożone hasło. Możemy jednocześnie dodać tego użytkownika do którejś z ról danych, zatwierdzamy i taki użytkownik zostaje utworzony. Możemy przejść do modyfikacji tego użytkownika, a także łatwo, wygodnie go skasować bardzo podobnie czy też analogicznie, jakbyśmy pracowali z on-premowymi użytkownikami czy loginami. Zaloguję się jednocześnie do fabryka, choć w tym zakresie nie zauważyłem jeszcze żadnych specjalnych zmian, nowości, ale żeby przypomnieć, że można, że można pracować zarówno z lakehouse'ami w trybie do odczytu, a w przypadku obiektów Data Warehouse możemy przez Management Studio zarówno odczytywać dane, jak i je modyfikować korzystając z SQL'a. W tym momencie utworzony akurat Lakehouse Adventureworks LH. Przechodzę do właściwości, a w części SQL Analytics Endpoint odnajduję connection string. Kopiuję go i wklejam w odpowiednie miejsce, w miejsce na nazwę serwera, w Management Studio, w nowy Management Studio i łączę się uwierzytelniając do mojego konta w Azure. Po zalogowaniu widzimy listę zarówno lakehouse'ów, jak i warehouse'ów, z którymi możemy pracować bardzo podobnie do baz danych SQL Server. Poszczegóły dotyczące pracy z fabryk. Zachęcam odwiedzić playlistę w ramach kanału YouTube Kursu SQL poświęconą właśnie tym zagadnieniom. Podczas uruchamiania Management Studio pominąłem opcje pozwalające na zalogowanie się. Wspomniałem, że do tego wrócę. W prawym górnym rogu widzimy sign in. Możemy wybrać pomiędzy kontem Microsoft a GitHubem. W przypadku kont Microsoft to będzie zarówno. Konto prywatne, jak i konto utworzone w ramach usługi Microsoft 365. Ponownie użyję tego samego konta. I po chwili jestem zalogowany, na co wskazuje zdjęcie wyświetlone w prawym górnym rogu. To, że tu jest zdjęcie, to jest istotne, bo jeżeli do tej pory nie wstawiliście zdjęcia do swojego konta, to w aktualnej wersji interfejsu Management Studio ciężko wyróżnić, że jest tu jakikolwiek przycisk. Tu będzie po prostu czarne tło, które po najechaniu stanie się aktywne. A więc taka zachęta, żeby wstawić zdjęcie po to, żeby ten interfejs stał się bardziej wyraźny. Ale przede wszystkim po co się logować? Na ten moment z dwóch powodów. Po pierwsze, będziemy mieli łatwiejszy dostęp do zasobów w Azure w ramach Management Studio bez potrzeby wielokrotnego logowania. I dodatkowo... Pozwoli to na synchronizację ustawień, a także układu tych okien. Obrzeg Explorera, jeżeli pracujemy również z listą zapisanych połączeń w ramach panelu Registered Servers, ten właśnie układ będzie zachowany, jak i ustawienia Management Studio, chociażby to wyróżnianie wartości nieokreślonych i te wszystkie ustawienia będą synchronizowane, dostępne na innych komputerach, zainstalowanym Management Studio, do którego zalogujemy się za pomocą tego samego konta. Mamy możliwość przełączania się zresztą pomiędzy różnymi kontami, jak widać. To wszystkie z tych najistotniejszych nowych możliwości, które chciałem dzisiaj zaprezentować. Zachęcam do komentowania, dając wyraz tego, jak podoba Wam się bądź nie podoba nowy Management Studio, czy też czego Wam brakuje, co chcielibyście zobaczyć z funkcjonalności, których potrzebujecie. Zachęcam do dyskusji, no i oczywiście do pobrania samodzielnie Management Studio, zainstalowania i przetestowania. Jeśli ten film się spodobał, przypominam o możliwości jego polubienia, a także subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia.